związku z awansem zawodowym dotychczasowego dzielnicowego służbę na terenie gminy Świdnica rozpoczyna starszy sierżant Krzysztof Huzar. Rejony służbowe pozostają bez zmian. Starszy sierżant Adam Kłyszejko obejmuje rejony Bojanice, Bystrzyca Dolna, Grodziszcze, Jakubów, Krzyżowa, Makowice, Lutomia Dolna, Lutomia Górna, Lutomia Mała, Opoczka, Stachowice, Stachowiczki, Wieruszów. Starszy aspirant Piotr Kaszubowski. Boleścin, Gogołów, Jagodnik, Miłochów, Niegoszów, Krzczonów, Panków, Pszenno, Sulisławice, Wilków, Wiśniowa i Zawiszów. Starszy sierżant Krzysztof Huzar. Burkatów, Bystrzyca Górna, Komorów, Lubachów, Modliszów, Mokrzeszów, Pogorzała, Słotwina, Witoszów Dolny, Witoszów Górny i Złoty Las. Przyjmują oni w każdy wtorek na dyżurze mieszkańców gminy, którzy mogą zgłosić się z problemami, jak również sprawami, które nie cierpią zwłoki, w godzinach od 9 do 13. Poza wyznaczonymi terminami dyżuru w urzędzie, dzielnicowi pełnią dyżur na terenie Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy. Aby wzmocnić współpracę z mieszkańcami gminy i Komendą Powiatową Policji, rozpoczyna się cykl debat Bezpieczne Osiedle i Dzielnica. To rządowy program, który pozwoli na poszerzenie współpracy pomiędzy funkcjonariuszami policji a mieszkańcami gminy. Pierwsze takie spotkanie w gminie Świdnica odbędzie się w Pszennie 25 kwietnia o godzinie 17. Organizatorzy zapraszają mieszkańców Pszenna, Wilkowa, Pankowa, Niegoszowa oraz Jagodnika.